Eliminatorem będę próbował 500. Elektrykiem. Ja będę jeździł mniejszym Versysem. Chcę zobaczyć, co zaoferuje maszyna, tak naprawdę. Turystyki, to myślę, że to jest ten typ motocykla, który mnie interesuje. Cześć, witajcie. Witam was w Łodzi na naszych pierwszych Demo Days w tym roku, organizowanych przez Kawasaki Polska. W Łodzi czuwa nad całym wydarzeniem nasz dealer Tłokiński Łódź. Zapraszamy na jazdy próbne. Mamy wiele nowości tegorocznych. Między innymi Eliminator 500, nasz elektryk ZE1. Mamy również Ninja 500. Kawasaki H2 SX. Jak wrażenia? Bardzo fajne, fajnie się prowadzi. Cichy motocykl, przyspieszenie super. Z żoną jeździłem, trochę krzyczała po drodze, także ale moc może z jest. No właśnie nie, bo łzy poleciały ze stresu. Przede wszystkim najpierw plusy, że bardzo fajnie na mieście. Przepychanie się gdzieś między autobusami nawet, jakimiś większymi busami, super, naprawdę bardzo przyjemnie. Więc po mieście super, na dojazd gdzieś tam do pracy, po jakieś bułki, na jakieś spotkanie jest super. Jeszcze chciałem dodać tutaj o trybie walk, który mamy. On pozwala właśnie na parkingu do przodu, do tyłu się przemieszczać, poruszać. Podobno całkiem nieźle sobie radzi nawet właśnie jak musimy gdzieś tyłem z garażu wyjechać, więc też udogodnienie na pewno, bo jednak poruszanie się na motocyklu do tyłu czasami sprawia trudności, ale tutaj wspomaga nas maszyna, żeby wyjechać. Mam H2 SX. H2 SX, a czym jeździsz na co dzień? Kawasaki Z1000 SX i dlatego wybrałem H2 SX, żeby porównać. Znaczy porównać jakby, jak to tam moc, bo to jest troszeczkę większa moc i kompresor i trochę większa waga i jak to się jakby porównuje jedno do drugiego. Jest to pierwsze wydarzenie, jak powiedziałem, w tym roku. Kolejne będą miały miejsce w Poznaniu w przyszłym tygodniu, 18-20. Oraz 28 zapraszamy do Szczecina. Zapraszamy, próbujcie, testujcie, kupujcie.